Jestem w lochach, proszę nie szlochać. Teraz materiał tylko dla ludzi o mocnych nerwach. W sumie nie wiem, po co tym mówię, no ale język to język. Jakby tutaj edukacyjny walor przewyższa wszystko. Słuchajcie, to co jest za mną, to nazywa się coffin. Mówię o tym tylko dlatego, że nie wiedzieć czemu bardzo podobne jest to słowo do słowa coffee. Co ma ze sobą wspólnego? No niewiele, są jakby to dla mnie dwa przeciwstawne słowa, bo ludzie piją coffee po to, żeby mieć dużo energii, a do coffin idzie się wtedy, kiedy tej energii się już nie ma. Kolejne słowo. Bars. Fręty, kraty. Które na ogół tworzą cage, czyli klatkę. I w takiej klatce schowany jest on. Monster, czyli potwór. Jest to przerażające miejsce. Chłopcy przyszli, ja nagrywam na YouTube'a materiał. Chcecie zobaczyć? Tu są chłopcy, którzy... Boicie się tego monstera, który jest za mną? Nie. Czy to jest sztuczne? Tak. No bo ja właśnie nie wiedziałem i tak się skradałem tutaj. To jest sztuczne, tak? Tak. Monster, coffin, bars. Dziękuję wam. W ogóle to jest ciekawe, bo bar to krata i bar to miejsce, gdzie można coś zjeść, się napić. Co to wszystko ma wspólnego? Pozostawiam to w waszej ocenie. Dziękuję chłopcy za pomoc w przygotowaniu materiału. Kanał nazywa się Nauczanki, jakby co. Dziękuję bardzo.